trzeba mieć wizję. Jak nie masz wizji, to masz radio. I właśnie w radiu, ale nawiązanko, nie? No. I właśnie w radiu publicznym szef prezydenta i rządu, pan prezes Jarosław Kaczyński, powiedział, cytuję: nam chodzi o to, żeby w Polsce było przynajmniej najpierw tak jak we Włoszech, później tak jak we Francji, a w końcu tak jak w Niemczech. No, słuchajcie, plan jest dobry, mało ma słabych stron, chociaż no mocnych też nie ma za dużo. Też nie ma za dużo. Bo patrzcie, jak u nas już nie miało być, znaczy czy miało nie być, znaczy a w zasadzie miało być, nie? Jak miało być? Zagierka miała być druga Polska, która za Wałęsy miała stać się drugą Japonią, czyli krajem kwitnącej wiśni. No wyszedł z tego kraj kwitnącej waśni. Za Tuska drugą Irlandią, później w Warszawie miał być drugi Budapeszt, a teraz patataj, Włochy, Francja, Niemcy. No, Niemcy już u nas byli. Cośmy się ich nawyganiali, to nasze. Nie było łatwo, okupacja i tak dalej. A tu w przyszłości ma być w Polsce jak w Niemczech. Znaczy, Jarosław Kaczyński przewiduje, że jednak będzie w Polsce rządził Donald Tusk. Ale zastanówmy się, jaka druga powinna być Polska. No bo jak tak sobie będziemy maszerować w kierunku Włoch, Francji, Niemiec, to ktoś za chwilę powie, drugie Stany Zjednoczone albo Kanada i okej, niech mówi. Ale dalej na zachód, tu stop, już nie, bo tam już Rosja. Zostaje tylko kierunek kosmos. No i żebyśmy tak zapatrzeni na innych nie skończyli jako kosmici, kochani. Słuchajcie, wyjście byłoby takie, żebyśmy zostali po prostu pierwszą Polską. No, taka koncepcja jest w zasadzie.